Cześć, witam was ponownie bardzo serdecznie w grze Dead Space 2. Rozpoczynamy dzisiaj 9 chapter gry. Ellie i Stross oddzielili się od nas w wyniku tego całego zamieszania, jakie miało miejsce w Transportation Hubie. Dobrze kojarzę to miejsce? Chyba tak. I cóż, i musimy ich odnaleźć. Standardowo jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie. I w którą stronę powinniśmy się udać? W tą. Save'a nie robimy, bo dopiero co robiłem. Okej, rozejrzyjmy się, gdzie my w ogóle jesteśmy. O, może zanim pójdziemy dalej, rzućmy okiem na tą broń, bo tak jak pamiętacie, chciałem strzelać, ale niestety wyskakuje tylko piła i nie mam co z nią zrobić, bo ona znika, ale... Właśnie, da się strzelać spacją, czyli te piły jednak mogą latać. Ale przeładuj, Isaac, bo w ogóle chciałem bardzo pochwalić design tych gnatów, bo jest po prostu przecudowny. Okej. Power nodzik, jakaś mała apteczka. O, tą małą apteczkę mógłbym w sumie zaraz... Okej. Wiecie co, tak z czystej ciekawości, może spróbujemy pochlastać ich troszeczkę tymi ostrzami, zobaczymy co z tego wyjdzie. Bo wiadomo, jeśli mamy sporą grupę wolnych przeciwników tuż przed sobą, to może być całkiem dobre, prawda? To może się do czegoś przydać, ale... O właśnie, o nie. Ich się tam zaraz sporo... Kurde, fajne to jest. To jest całkiem mi się pisze dobre. Fajne, podoba mi się, tylko muszę sobie troszkę głos ściszyć, bo mi tak nawala po słuchawkach, że sam siebie zbyt głośno słyszę. Dobrze, teraz powinno być okej. Kurde, fajna broń jednak. Tylko, że to muszą być wolni przeciwnicy, bo jeśli to są jakieś tanki cholerne, które nie będą się zatrzymywać podczas przyjmowania obrażeń, to może być z nami źle po prostu. Kasiora, kasę zawsze przyjmiemy, więcej kasy i nic więcej. Idziemy w tą. Power Node. Czy my chcemy wykorzystać Power Node, żeby tam przejść poważnie? Wykorzystajmy, bo w sumie... I tak jesteśmy ładnie rozwinięci. Nie ma się co zastanawiać, może coś fajnego znajdziemy. Dzień dobry. Jest tak, jest amunicja, jest Power Node, który właśnie odzyskaliśmy, jest jeszcze jeden Power Node, jest rubinowy półprzewodnik, jest mała amunicja i co to jest za dziadostwo, co to jest? I schemat. Schematu też nie mogę podnieść. No dobra, musimy zrobić miejsce w ekwipunku w takim razie. Ale to nie będzie problem. Co my mamy? Co to jest? Peng. There's always peng. Nie mam pojęcia, czym jest peng. Wykorzystajmy jedną apteczkę. Drugą też, bo to są maluchy i akurat zrobiliśmy dzięki temu miejsce. Na schemat. I półprzewodnik. I tu są jeszcze jedne drzwi zamknięte. Ciekawe, czy da się je zajść z tamtej strony. Bardzo ciekawe. Dobra, spadamy. W razie czego musimy pamiętać, że są tutaj jeszcze dwie małe apteczki do wykorzystania. Patrzcie, jak pięknie krew pływa. Fantastyczne. Czy to są... automaty do grania. Okej, tego musimy zgarnąć po nóżkach. Stary, nie. Dobra, my jesteśmy chyba bezpieczni. Dobra. Oczywiście się starałem, żeby grubasowi nie rozwalić brzucha. Co my podnieśliśmy? Co my podnosimy? Co my robimy w ogóle? O, tu coś leży, jest audiolog kolejny. A możemy słuchać tych audiologów chyba. Nie. Następnym razem nacisnę. Na czas. Okej, to jest ta straszna lokacja, w której coś złego się działo, tak? Nie. Złaś stamtąd, głupia! Ona już nie jest straszna. Była na początku przez dwa pierwsze pojawienia się, później już jest tylko irytująca i głupia. Kolejny Power Node.
Isaac będzie nam rósł bardzo w siłę. Nawet nie wiem, czy jest sens pakować te węzły mocy w moją broń i w mój strój, bo po prostu, no... Bo już teraz czuję się dosyć potężny w tej grze. I przeciwnicy wydają mi się dużo łatwiejsi niż w części pierwszej. Oczywiście podejrzewam, że jakiś wpływ ma na to, że mam wszystko odblokowane w sklepie. Ja oczywiście nie używam tych chyba najlepszych upgrade'ów. Chyba nie używam. O, są. Gdzie jest Ross? Jest Ross. But it's not meant for human traffic. I think I can stop it from here though. All right, do it. He wants me to follow the steps. I want to take others to Ross. No. Okej. Czyli mam podążać tędy. Tu mamy punkt zapisu gry i chyba warto by było tą grę zapisać. Ósmy. To jest ósmy rozdział w końcu czy dziewiąty? Ja już coś chyba tutaj pomieszałem, wiecie? Mniejsza z tym. Lecimy. Tu mamy coś pięknego. Schemat, na który nie mamy miejsca i zaraz to miejsce zrobimy, bo mamy tutaj takie rzeczy. Odwróć się, Isaac. O. Dobrze, widzę. Mamy takie rzeczy jak to. Inventory, co? To chcemy wywalić, nie? To chcemy wywalić. Drop. Okej. Okay. I teraz bardzo fajnie by było zanieść te wszystkie schematy do jakiegoś warsztatu. Znaczy nie warsztatu, tylko tego drugiego, do sklepu. Ty fuck, nie! Sieć. Już po wszystkim? Kurde, nie mamy ammo do tej broni. Trzeba będzie chłopaków podeptać troszeczkę. Kurde, nie mamy nawet miejsca na ammo podstawowe, ale źle. Pytanie, co my powinniśmy w takim razie wyrzucić? Powinniśmy wyrzucić mały zestaw amunicji do Reaperka. Dobra. I podnieść zamiast tego normalną amunicję, pięknie. Dobra. Tu mamy warsztat, moglibyśmy nasze power node wydać, tylko czy my chcemy? Zobaczmy, może jest sens na co się wydać faktycznie. Rig jest najfajniejszy i w niego będziemy pakować. 7 węzłów, poważnie. Dobra. Okej, na razie tyle. Będziemy później pakować jeszcze w HP-ki, ale jednego node'a chcę zostawić na drzwi ewentualne. Jeśli będziemy mieli jakieś drzwi przed sobą, to fajnie by było mieć właśnie Nolda. Lecimy dalej. Pamiętając cały czas, że słabo stoimy z ammo. O. Entering zero gravity. You'll need to find a way to force it open. Wiecie co, ładne są te lokacje. Trzeba im przyznać, że zrobili naprawdę bardzo ładne lokacje. Chyba dopiero teraz zaczynam to wszystko doceniać. Dobra, musimy chyba... Aha, musimy tam podlecieć. A, mamy wywalić to? Serio? Nie. Mamy użyć kinezy. Sugerują nam, że kineza... To attach? Wait, what?
Ja zaraz się tu zżygam. Thrusters to objects. Ja nie wiem, czym są thrusters. Okej, ale tutaj nic nie widzę, co mogłoby mi się do czegoś przydać. Czyżbym miał to obciążyć? Cholera, czekajcie, ja chcę się wycentrować, wyśrodkować. Może polecimy do góry, zobaczymy, czy coś tu jest na górze. Kurde, już mam blokę, już w tym momencie czuję, że nie będę wiedział, o co chodzi, chyba że przypadkiem coś zrobimy. No tylko zwłoczki tutaj jestem w stanie podnieść. No nie, 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 nie o to chodziło. Chyba że mamy wyciągnąć coś na przykład stamtąd. Nie, też nie. Okej, okay, robimy lądowanie, ja szukam odpowiedzi. Albo nie, czekajcie, czekajcie, co to jest? O, z tym musimy coś zrobić. Okej. Okay. Tak, dobra, dobra, chyba czaję, chyba czaję. Use kinesis. Okej, okay, okej, okay, dobra. Nie wiem, czy jedno da radę, więc od razu polecimy po drugie. Kurde, dobrze, że się nie poddałem tak szybko. Już byłem gotów praktycznie lecieć gdzieś po jakiś ten. No, chodź. Dobra. I spróbujmy teraz. Ciach! I ciach! Dobra, trochę przesadziłem. Jedno by wystarczyło, super. Dobra. Tyle amunicji tutaj widziano. I lecimy dalej. Dobra. Aha, wyrównanie jest klawiszem Z, to dobrze wiedzieć. I co, myślicie, że tędy przejdziemy? Będziemy się bawić Super Meat Boya? No dobra, jakoś sobie radzimy. I przyszliśmy. Fantastycznie. Jest jeden, czyli będzie ich więcej na pewno. Jestem o tym przekonany. One nigdy w pojedynkę nie chodzą. Amo do piły, nie chcemy. I co tu jeszcze wypadło? Nic więcej. No dobra, olać. Wyrównaj lot i... Do czego służy to coś? To napełnia stazę, którą my mamy napełnioną. Dobra, to też nie było trudne. O wy cholery, ja wiedziałem, że was będzie więcej. Wiedziałem, 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 wiedziałem. Dobra. Tam to jeszcze żyje? Jak to jeszcze żyje? Dobra.
zginij, rzesz! Jesteśmy za daleko chyba. Okej, okay, spoko. No, somehow Tidman declared me dead in the system. Now my codes don't work anymore. They're kidding. Oh shit, something's coming. Strath, help me with the door. I need you to see him. I need you to follow the steps. What? No, just shut up and help me. Strath jest takim pieprzonym dzieckiem. O kurde, co tam się dzieje? Czy to Strath robi takie cholerstwa, czy to... Dobra, spróbujemy przelecieć środkiem. Tym. I jesteśmy. Już widzę cwaniaków tutaj. Może spróbujemy go dziabnąć z pulsacyjnej. Tak, ona jest lepszym rozwiązaniem na duże dystanse. Dobra. Tym bardziej, że mamy troszeczkę tej amunicji. A czy tu jeszcze jakieś amulata? Jest tutaj coś. I tutaj coś. Pięknie. Zmień w takim razie broń. I do czego to trzeba przytwierdzić teraz? Do tego, oczywiście. Do której części? Czyżby do tej? Jop. To zaraz coś złego się tutaj stanie, nie? Czujcie to. W ogóle FPS mi lekko znowu spadł. O kurwa mać, cześć. Ja chyba powinienem uważać na te kręgi. A to jest to samo co ostatnio. Uważaj, Isaac! Isaac, strzelaj! Isaac się mnie w ogóle nie słucha przez te FPS-y. Dobra, rozwalone. I podpłyniemy sobie do tego. Czy coś tu wypadło? Tak, wypadł rubinowy schemat. Nie, rubinowy był przewodnik, przepraszam. I mamy kolejną butlę do wyciągnięcia i kolejną butlę do przytwierdzenia. Otwórz się. Dobra. Kurde, no troszeczkę tutaj było zabawy i roboty. Zmieńmy broń, bo mi się totalnie skończyła amunicja niestety przez ten czas. Ta, ja spoko, nie wiem jak oni. Dobra. I lećmy na ratunek, bo ja nie wiem czy... Nie, na pewno nie mogą zginąć. O kurde, to w ogóle wygląda strasznie. Wygląda jak jakaś, nie wiem, krótka droga do walki z bossem. Jak w Mega Manie. Dobra, tu jest power nodzik oczywiście. Tam jest zamknięte, chyba nic stamtąd nie wyciągniemy. Dobra, lecimy tutaj, nie ma w ogóle co się zastanawiać. Mamy ich. Jesus, Strath. You okay? It's getting worse. What is step four? Who will be waiting? If the screws, if the needle, she'll be waiting. He's not gonna make it. We gotta keep moving. There's an industrial transport upstairs. Runs on the same spoke as the commuter train. It should get us to government sector. One of us will have to deploy it from the gearhouse. Staring, asking. No, ciekawe, które z nas, co? I'll try to get him on his feet. Wait. Okej, okay. Czy to jest koniec rozdziału, tak jak myślę?
informacji brak, więc podejdźmy po prostu do... punktu zapisu gry. I będziemy wiedzieć. Zapisujemy na 8 i czy wyskoczy nam 9, czy nie. Zobaczmy jeszcze raz. Nie, to nadal jest 8, zobaczcie. Jestem zaskoczony w takim razie. Dobra, czyli polecimy jeszcze troszeczkę dalej w dzisiejszym odcinku. Okej, musimy pewnie usunąć rzeczy z drogi. Nawet nie muszę ich rzucać, tylko mogę odłożyć. Dobra. Przydał mi się sklep. Czy to był jakiś sklep? Czy wy macie tutaj sklep? Nie, tam są kolejne drzwi. Co za biedaki straszne. No i co ja zrobię? Nie mam miejsca na te rzeczy. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Możemy jeszcze wywalić jeden zestaw amunicji do piły, bo i takiej w sumie nie używamy. Jest taka fajna, efektowna, ale no co z tego? Widzę już w ogóle, że zużyłem nie ten medipack, co chciałem. No ale to też nic. Jak dojdziemy do sklepu, możemy sobie po prostu kupić medipaki. Już ich wcześniej wypieprzyliśmy dużo. Okej, tu jest brama. Tu jest winda. Gdzie? Znienacka mnie? Kolejne. Gdzie uciekły? Dobra, nie żyje. Drugie nie wiem, gdzie spieprzyło. O, wiedziałem, że zaraz wpadniesz. Widziałem. Dobra. Kaska. Apteczka, też ją użyjemy od razu. Czym ty jesteś? To jest jakieś nowe. Gdzieś to jeszcze była taka średnio przemutowana kobieta. Takich ledwo przemutowanych było w tej grze bardzo mało. To wyglądało mi na nowy typ przeciwnika, ale może się nie znam. Tam są jeszcze jakieś skrzynki, tylko nie mogę ich dosięgnąć stąd, niestety. Jest ammo i... Nie, jest ammo. Nie, jest klapa. Nie. Dobra, pierwszy. Czy to jest przełącznik? To są dzieciątka. Dzieciątka zaraz buchną. Do dzieciątek by się lepiej przydało to. Czy jeszcze gdzieś? Nie, tu jest spokój wszędzie. Dobra. Tu nic nie ma. Ja oczywiście zaczynam teraz marudzić, że nie mam amunicji, bo nie mam amunicji. Leci do mnie jeden ten, przeładuj szybko. Skąd? Dobra, ty nie jesteś problemem. Gdzie tu jesteś, dobra? Dobra. Tam chyba nic więcej nie ma. A apteczkę od razu zużyjemy, podniesiemy amunicję. Podepczemy, bo też może coś wypaść. Jest kasy więcej, ale kasy nie chcę, przecież mam tyle tej kasy. Dobra, jest sklep. Będziemy zaraz bezpieczni, wyzwoleni. I tak dalej. Tak, dodaliśmy schemat. I schemat jeszcze też dodaliśmy. Inwentory. Shop. I ammo. Chcemy ammo kupić do... Okej. I teraz ja już jestem bezpieczny. Okej. Nie, Izaczek, jeszcze jedno zapomniałeś. Jeszcze jedno. Mmm...
Tak, chcemy sprzedać. Czy chcemy to sprzedać? To kosztuje 10 tysięcy. Ja nie wiem, co to jest. Wiecie co, ja na razie zachowam to w ekwipunku i bardzo czekam na informacje od was. Co ja mam z tym zrobić? Czy mam to sprzedać, czy zostawić? A półprzewodniki oczywiście wszystkie lecą. Dobrze. Mamy 150 tysiola. I to jest bardzo, bardzo dużo pieniądza. Jak na Dead Space'a. Dwójka. Widzę cię. Widzę cię. Przestań, nie iść. Odejdź, Slender. The fuck? Które żyje, które nie żyje? Ty nie żyjesz. The fuck się tu dzieje? Już nie wiem, które żyje, a które nie. Dobra, to padło, to padło. Nie lubię tego. Nie lubię. Tak powinien wyglądać Slenderman. Okej, okay, i czy ja mam jeszcze kurczę jakieś... Nieważne, winda wylądowała. Jest duże pomieszczenie, które sugeruje, że będzie walka. Prawda, że to sugeruje? Pewnie szyba się oczywiście, że się szyba rozpierdoli, ja od razu idę w tą stronę. Okej, okay, na razie spokój, podnieśmy sobie noda. Tych nodów leci jakoś podejrzanie dużo. O, jest przejście. Są jakieś skrzynie. Przeładuj broń. Dobra, jednak nie ma nic ciekawego. Kolejny jakiś chyba półprzewodnik z tego wypadł. O, amunicja mi spadła, nie chciałem. O, a to było w ogóle takie do rozwalania, co mogłem rzucić w przeciwnika, ale trudno. Ale trudno. Złoty schemat. Znaczy złoty półprzewodnik. Gdzie ja jestem? Co się stało? Rozwal! Uff, dobrze. Coś tam... O, ty tu jesteś! Przypadkiem nie! The fuck! Okej, spróbujemy w ten sposób. To było prawie dobre, tylko jedno mnie niestety napadło. Fajne! Całkiem fajne. Kurde, za dużo przy tym eksperymentowaniu całym tracimy życia. Ale jak widzicie, apteczki też często lecą, także jest okej. Co to jest jakaś turbina dziwna? Nie wiem, co to może być. Tu mamy ammo. Zużyjemy sobie jakąś małą apteczkę, jeśli taką mamy. Nie, mam tylko średnią. Trudno. Safe station. Z tego na pewno chętnie skorzystamy. Tak, nadpisz. Ja w ogóle krótko zapomniałem w dzisiejszym odcinku zrobić nowy safe. Jadę cały czas na poprzednim. Szkoda. Jeszcze tylko się rozejrzymy po pokoju. Tu się staz uzupełnia, tu są małe apteczki. Cześć,
Czemu ty się tam chowałeś? Co to mogło miało być? No dobra, ten się nie poszaleje. Przeładuj broń. I naciskamy przycisk. Co to w ogóle jest? O! O! Wiedziałem, że to jest jakieś dziwne i nowe i potrzebne. To ty pewnie też, tak? Ty pewnie będziesz na dole. Albo na środku, albo na górze. Nie. To nie są te elementy, ale to może być to. Bo tutaj było coś takiego, nie? Czy nie? To nie jest to? A, musi być takie ze stożkiem na dole. To mi wygląda... Na to nie, to też nie jest to. Ale możemy spróbować, już będziemy ze wszystkim próbować. Inżynier Isaac. Ślepy jestem i tego nie widzę, naprawdę. Się okaże zaraz, że to jest gdzieś indziej. O, 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 tu są przecież jakieś takie wałki. Super, i stąd możemy zabrać to na dół. A stąd możemy zabrać to na środek i jest pięknie. Podoba mi się to, naprawdę, kurde, fajna jest ta dwójeczka. W porównaniu z jedynką tyle rzeczy tutaj naprawili. Poprawili właściwie. Miodnie. Gdzie, bo ja nie wiem, gdzie, kurde, jesteście. Fuckaj. Jeszcze coś? Nie. Dobra. Nic więcej nie wypadło, tu tlen. I wchodzimy do kolejki. Tu jest jakiś przycisk zamknięty, tu jest inny przycisk. Spieprzaj, ja nie mogę! Stereotypowa ex. Nie chcę się odpierdolić. Dobra. I jeśli... Dobrze, czekali na mnie, super. Znaczy ja na nich czekałem, albo przyjechałem po nich. Otwórz im drzwi, zaproś ładnie do środka. Stros nie wygląda na zbyt roztrzęsionego. Zgadzam się. I coś tu się zaraz złego musi stać. To nie może pójść po ich myśli. Ta. To jest statek z jedynki, jeśli nie pamiętacie. Chociaż myślę, że wszyscy pamiętają. Everything that's happening here happened on that ship. I saw it. I was on board when it happened. What's happening? No, co się dzieje? Stay here. I'll take a look. To wyjdziesz sobie tak po prostu. A jak teraz odjedzie, jak to zacznie wciągać to w którąś stronę albo coś? Isaac! Mogłeś Strosa wysłać. Dobra. Punkty zapisu gry. 9. Słuchajcie, jesteśmy w 9 chapterze. Przegapiliśmy znowu przejście z chapteru do chapteru, dlatego to jest chyba odpowiednie miejsce, żeby się rozstać w dzisiejszym odcinku.
kurde, ja strasznie przegapiam te chaptery. Czy wy widzieliście, kiedy zmienił się chapter? Proszę o komentarz z timestampem w komentarzu. O, tak. Dobra, a na dzisiaj w takim razie to wszystko. W przyszłym odcinku pójdziemy sprawdzić, co stało się z tą kolejką i dlaczego nie jedziemy dalej. A tam jest Ishimura. A jeszcze taka jedna mała ciekawostka. W poprzednim odcinku, kiedy byliśmy na zewnątrz i próbowaliśmy uruchomić panele, było również widać nadlatującą gdzieś tam z daleka Ishimurę. Także ciekawe. Dobra, jeszcze raz. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już niedługo. Cześć.